Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Miszy Kiszka, a to jest szybki przegląd tego, co zobaczyliśmy wczoraj podczas konferencji prasowej EA i DICE o godzinie 22:50. Siege of Shanghai. Tak, no i mamy piękny gameplay z multiplayera Battlefielda 4 i to, co pierwsze się rzuca w oczy i co jest potwierdzone. Podwójna optyka, nie tylko mechaniczna, ale... Znaczy mechaniczna, dodatkowy mechaniczny i klasyczny z soczewkami. No, to jest super. Wyobraźcie sobie Noctowizję i powiedzmy Kobrę. Sweet. Co się jeszcze rzuca w oczy? Pięcioosobowe zespoły. Kurczę, jakoś mi to nie pasuje. Nie wiem jak oni to zrobili. Zresztą pewnie się nie dowiem, dopóki się beta nie pojawi. 5 osób w zespole, no fajnie, że jest więcej, podoba mi się to, tylko dlaczego 5, a nie 6? Na 64 graczy 5 osób w zespole, coś tu nie pasuje, jakieś chyba teamy będą niepełne. No nie wiem, zobaczymy w każdym bądź razie. Kolejna rzecz, którą już w tej chwili widać tutaj na gameplayu, to tak jakby nie było przygwożdżenia, albo przygwożdżenie by było bardzo małe, w związku z czym ludzie, którzy strzelają celnie, zostaną nagrodzeni. Czyli skill for the win, a nie taki random jak jest w tej chwili w Battlefieldzie trzecim, że przygwożdżenie Iber Ales. Zresztą tutaj też widać strzał z czołgu, jest lekki blur i od razu zejście. A podczas strzału ze standardowych karabinów tego nie było widać. No, ale tym zajmiemy się pewnie przy okazji zbrojowni Battlefielda 4, która na pewno będzie. Jak widzimy tutaj Zinto pięknie wysadza czołg. No i to jest kolejny feature, czyli zawalanie budynków. Wielopoziomowość dochodzi tutaj. Czyżby to była nowość? Nie, już coś takiego było w Battlefieldzie 3. A przed chwilą to, co widzieliście, to wskazywanie palcem, to jest spotowanie. Czyli zapomnijcie o spamowaniu spotowania. Ale wracając do tematu tej wielopoziomowości, to już mieliśmy to w singlu. I tutaj się potwierdza to, co przypuszczałem, że najprawdopodobniej te wszystkie rzeczy były już zaimplementowane, ale nie były gotowe na premierę Battlefielda 3. Albo były tylko podwaliny po to. No i tu mamy oczywiście pojazdy tak zwane wodne. Tu też nie jest nic nowego, bo to już widzieliśmy w Bad Company 2, w Bad Company 1. No, nie ma nowości. Aczkolwiek zebranie tego wszystkiego w jednej grze, nie no, uważam, że rewelacja. No i tutaj właśnie widać, że pozbyli się tego cholernego Blue Tinta, który jest w Battlefieldzie 3 i który przeszkadzał wielu osobom. Jak widać jakieś hitmarkery na śmigłowcu, jestem ciekaw, czy umożliwili, nie wiem, uszkodzenie śmigłowca standardową bronią, czy też goś miał na tyle szczęścia i trafił tego pilota. No i kolejny element, windy. Sweet, sweet, sweet. A teraz sobie wyobraźcie, co by było, jakby tam były C4. Byłoby, działoby się. Szkoda, że nie grali na myszkach i klawiaturach, tylko na padach. Trochę to zmniejszyło dynamikę, ta czułość jest tutaj stosunkowo nisko ustawiona, tak jak, co by nie powiedzieć, kiedyś u mnie. Dobra, jak widać te hitmarkery na śmigłowcu wciąż i nadal się pojawiają, ale do premiery się nie dowiemy co i jak. Kolejny ciekawy element to oczywiście nowe pukawy, nowy HUD i kurczę, i to jest to. Wyspotowanie, przekazanie dowódcy i obsługa Commander Mode na iPadzie bądź też na kompie z poziomu Battle Loga. Po prostu pełen wypas. Zaznaczenie celu, wysłanie Tomahawka i jebudup! Wszystko eksploduje. Oczywiście w zaznaczonym rejonie. Powiem tak, przyglądałem się temu HUD-owi na innych zdjęciach i to, co było widać na nich, to z pewnością możemy wezwać UAV, które będzie spotowało. I ciekawostka, możemy wezwać counter UAV, w związku z czym, znaczy chyba bodajże to się nazywało EMP,
Tak? Counter UAV to inna bajka Call of Duty. UAV EMP, w związku z czym będzie można zakłócić ten sygnał i ukryć naszych bądź ich na mapie. Sweet. Naprawdę będzie się działo, oj, będzie się działo, będzie ciężka końcówka roku, trzeba będzie sobie urlop wziąć. No i to, co jest najważniejsze w Battlefieldzie, destrukcja, destrukcja. To, co mnie martwi, niestety, to, że będą to, nie będzie destrukcja taka, jakbym sobie tego życzył, czyli Arica Harbor i rozpieprzenie całego miasta, tylko pojedyncze budynki i pojedyncze miejsca. No i to, co jest, to, co counter knife, czyli odbicie noża. No, cóż można chcieć więcej? No, że tak powiem, trochę brakuje czasu na to, żeby powiedzieć o wszystkim, o czym chciałem powiedzieć. W związku z czym zapewne przysiądę jeszcze do tematu i... Bo zauważyłem troszkę więcej rzeczy niż zdążyłem tutaj w ciągu tego krótkiego gameplayu powiedzieć. Nie wspomniałem tam o perkach, nie wspomniałem o czym jeszcze nie wspomniałem, o tych kamuflażach, które zauważyłem. To może być ciekawe. No i cóż, zapewne pojawi się jeszcze jeden film, w którym będę mówił o tych rzeczach, o których przed chwilą wspominałem. No, tymczasem żegnam się z wami i jak zwykle do zobaczenia na polu bitwy. Zbrojownia będzie zapewne jutro. Dla chcących wiedzieć. See ya!